Cześć, witajcie. Dzisiaj taki szybki zakup, który dokonałem w jednej z promocji. Jest to ładowarka firmy Samsung, ładowarka podróżna, oczywiście Travel Adapter. Ładowarka klasyczna, która była sprzedawana jeszcze kilka lat temu z Samsungiem, na przykład Wave, jeżeli ktoś pamięta taką serię na BadaOS, z Samsungiem Galaxy S1, S2 też. I z kilkoma jeszcze późniejszymi modelami z niższej półki, we flagowcach chyba jeszcze ostatni model, który taką ładowarkę miał, to był Galaxy S2, o ile dobrze pamiętam. Ładowarka o stosunkowo niedużej mocy, natomiast zakup tej ładowarki, nie pamiętam, czy kupiłem go za 10 zł, czy za 20, 20 chyba nie, tylko 10, to była jakaś super mega promocja, więc pomyślałem, że warto jeszcze jedną z ostatnich takich wolnych ładowarek nabyć. Trochę przeleżała u mnie w szafie, w zasadzie nieużywana, nieotwarta nawet, bo jak widać cały czas mamy plomby. A dzisiaj postanowiłem Wam przypomnieć, jakie to kiedyś były ładowarki i że czasami taką wolną ładowarkę warto mieć chociażby do użytku nocnego, kiedy możemy ładować nawet te nowoczesne smartfony z użyciem mniejszego prądu. Jeżeli będzie ten prąd mniejszy, to bateria na pewno nam za to podziękuje. Na pewno nie zaszkodzi to bateria, może wręcz przeciwnie jej pomóc. Zwłaszcza, że te nowe ładowarki szybkie po godzinie czy półtorej naładują nam w nocy cały akumulator, a później są podłączone i tylko doładowują baterie. Oczywiście są specjalne układy zabezpieczające takie te baterie przed przegrzaniem, natomiast lepiej naładować ją powoli. Nie rozgrzewać aż tak ogniwa, wysokie temperatury na pewno nie są dla nich korzystne. Dobrze, co mamy w opakowaniu? Opakowanie, jak widzę, jest blistrowe. Całe plastikowe w zasadzie. W środku jakaś tylko wstawka papierowa. Akcesoria do telefonu lub tabletu. Generalny dystrybutor oczywiście Samsung Polska. Producent Korea. O dziwo, nie jest to jeszcze chiński produkt. Może jeden z ostatnich, bo Samsung już nawet przenosi produkcję do Chin. A co tu jeszcze mamy? Informacje w kilku językach. I z tyłu model. To jest ETA 0U10EB-ECSTD. Data produkcji. 6 kwietnia 2016, więc jeszcze Samsung takie ładowarki produkował w zeszłym roku. A tutaj jest Made in China. Ciekawe, czyli jednak w Chinach produkowane. Tutaj mamy Koreę, a to Chiny. Ciekawe. Przednia strona, hologram informujący o tym, że jest to oryginalny produkt. Samsung Original Extend, czyli rozszerz Twoje wow experience. Ciekawe hasło. Dobrze, zobaczmy może, co mamy tutaj w środku. Ja nie wiem, czy uda mi się to otworzyć. Udało się, bez użycia czegoś ostrego. Uwielbiam te zawieszki, słuchajcie, na półki w marketach sklepowe, na te druty. I ciężko, bo ciężko, może wylezie. Wylazło. Co my tutaj mamy? Mamy jeszcze coś takiego. Sama ładowarka, nowiuśka. Mówię, w tej cenie, której ja ją nabyłem, to na pewno warto. Lepiej niż kupowanie jakichś no-name'ów z Allegro czy z innych serwisów, nawet z Chin ściąganie jakichś niepewnych produktów jest, myślę, że gorszym pomysłem. Samsung pewną jakość na pewno gwarantuje. Teraz pytanie, czy to będzie widać tą moc. O, może coś zauważymy. 5V, 0,7A. I to jest najistotniejsze. To jest ładowarka nawet nie 1A, więc na pewno nie jest szybka. Natomiast bez problemu możemy każdy telefon naładować z micro USB, a nawet te nowsze USB typu C poprzez specjalną przejściówkę. I to jest warte uwagi. Jeżeli nam się nie śpieszy, ja nie jestem przeciwnikiem, żeby była pełna jasność szybkiego ładowania. Wręcz przeciwnie, sam je używam, może nie namiętnie, ale dosyć często, kiedy jest taka potrzeba, bo smartfony nie powinny być dla... my nie powinniśmy być dla smartfonów, tylko smartfony powinny być dla nas.
Czyli jeżeli mamy taką potrzebę, wychodzimy, a mamy mały poziom, niski poziom baterii, wychodzimy gdzieś na poza dom, na miasto, to warto nawet szybko podładować jak największy procent baterii. Natomiast jeżeli mamy czas, jeżeli wiemy, że na przykład smartfon będzie przez całą noc się ładował, będzie to trwało 8 godzin czy 6 godzin, to nie warto katować akumulatora i niepotrzebnie marnować też energię na energię elektryczną, na energię cieplną, żeby się rozgrzewał i akumulator, i ładowarka. Lepiej jest podłączyć pod jakąś wolniejszą ładowarkę swoje urządzenia elektroniczne. One i tak się naładują, a na pewno pozytywnie odbije się to na stanie akumulatora, bo im mniejszym prądem ładujemy, w większości wypadków akumulator, tym jest to oczywiście dla niego korzystniejsze. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie neguję plusów czy zalet szybkich ładowarek, ale nie dajmy się zwariować. Nie możemy czy nie musimy ładować zawsze najszybszą metodą akumulatora. Nie zawsze to też pozytywnie wpływa w dłuższej perspektywie na same akumulatory. A jakie Wy macie, słuchajcie, opinie na temat ładowarek? Co sądzicie o szybkim ładowaniu? Mam w planach zrobienie takiego materiału, nakręcenie materiału o szybkich ładowarkach. I jeżeli będzie zainteresowanie, to oczywiście coś takiego zrobię. Czy uważacie, że szybkie ładowarki to samo zło? Czy też uważacie, że czasami te ładowarki są przydatne? Czy ładujecie szybko swoje urządzenia? Jakimi ładowarkami? Czy to są jednoamperowe, dwuamperowe, a może te najszybsze z Quick Charge 3.0? Czekam na komentarze. Oczywiście łapki w górę, aby motywowały mnie do dalszego kręcenia filmów, bo ostatnio z tym niestety jest gorzej. Mam dużo nakręconych materiałów, ale nie mam naprawdę czasu, żeby je zmontować. No i oczywiście subskrypcję kanału, jeżeli ktoś jeszcze do tej pory tego nie zasubskrybował, może również dodać dzwoneczek, aby miał informacje o wszystkich nowych filmach, jakie na kanale się pojawią. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej! Słuchajcie, bonus dla cierpliwych. Sama ładowarka, ten kabel, bo o tym chyba nie powiedziałem, ma długość około 1,5 metra, więc całkiem sporo, jak na dzisiejsze standardy. A mam tutaj jeszcze do porównania, słuchajcie, podobną ładowarkę, bo znalazłem też Samsunga. I w tym momencie mamy tylko wtyczkę brytyjską. Ta wtyczka też jest, teraz zobaczymy tutaj, tak, 0,7 ampera, jak widać, 5 V. Widać. Travel adapter i w zasadzie te same parametry, czyli niecałe 5 W mocy. Ona jest grubsza oczywiście, bo trochę inna, tutaj trochę inny system budowy, czy budowa samej ładowarki. Made in Vietnam, ta jest z Wietnamu. Ona była chyba do Galaxy Ace, o ile dobrze pamiętam. A tutaj mamy właśnie tą ładowarkę uniwersalną na rynek europejski, ale już chińską. Też travel adapter i też 5 V, 0,7 ampera, czyli niecałe 5 W mocy oddawanej. Też 1,5 metra ta ładowarka, więc zbliżone parametrowo. I jak myślę, też oczywiście do użytku w Europie nie bardzo, tylko do Wielkiej Brytanii. Natomiast jest to praktycznie ta sama ładowarka, tylko z innym wtykiem, ale jak widać produkowana też już w zupełnie innym kraju. Ok, to by było tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej, hej!